A może zdradzić, co to miał być za jakiś produkt? Jakiś? To były, jakby można powiedzieć, komponenty przyprawy do produkcji wędlin. Prawda? Różnego rodzaju. Więc mieliśmy bardzo dobrych ludzi, od których to braliśmy, gdzie chcieliśmy im można powiedzieć, sprzedać. Mamy dla Was konkurs i konkretną nagrodę, jaką jest e-book z książkami, które polecają milionerzy, goście Biznes Misji, który powstawał 6 lat. Aby go zdobyć, wystarczy, że odpowiecie na zadane podczas wywiadu pytanie w komentarzu pod filmem, a ja 3 najciekawsze odpowiedzi wybiorę i do tych osób wyślę e-booka. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Diablo-Wodarczyk. Miło mi, że udało mi się spotkać. No i chciałem zacząć od tego, takim naszym standardowym pytaniem. Czy w dzieciństwie, pamiętasz, było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Tak, na pewno wytrzymałość, na pewno byłem uparty. Miałem zawsze, można powiedzieć, innych trochę kolegów niż mój brat. Mój brat dobierał sobie kolegów, którymi mógłby sterować albo mógłby cokolwiek jakby robić, a ja nie zawsze jakby, ja byłem indywidualistą, chociaż bawiłem się w gronie jakby można powiedzieć kolegów tych naszych podwórkowych, ale zupełnie jakby można powiedzieć inne. Odporny, wytrzymały, nie płaczący z byle jakby można powiedzieć powodu, że lanie dostał i od razu idzie do mamy się skarży, że lanie dostał. Broń Boże, to był wtedy wstyd, można powiedzieć. W latach 80., 90. to był wstyd pójść do mamy, do rodziców i powiedzieć, że się dostało lanie albo cokolwiek. Więc nawet jak dostałem tam kiedyś pstryczka w nos, to broń Boże, nikomu tego nie mówiłem, tylko sam po prostu no, dostałem i tyle. No. Mhm. A powiedz mi, no jak to się stało, że pojawił się ten boks, jakąś pasję, ktoś cię tym zaraził, jakie były tego początki? Znaczy to powiem tak, miłość do sportu generalnie, zdaje mi się tak, teraz to musiałbym z moim tatą porozmawiać, bo on to bardzo pięknie naprawdę potrafi określić, powiedzieć, dosłownie jakby narysować ze szczegółami to wszystko. Miłość do sportu, zdaje mi się, to są ludzie, którzy trenują zawodowo dla siebie, to ci, którzy chcą osiągnąć ten sukces, ci, którzy chcą trenować ten boks, znaczy nie tylko boks, ale generalnie sport, to są indywidualności, to są jednostki. To w Polsce nie mamy. Na 38,5 milionowy kraj naprawdę mamy niedużo mamy tych sportowców. Naprawdę mamy niewiele, a tak jak tata powiedział, ty byłeś ten, ty byłeś to coś, tu ciebie było widać a propos, że ty się rwałeś, ty chciałeś. Ty nie usiedziałeś. Ty jak już sobie uparłeś, coś sobie w głowie zaprogramowałeś, to już tak musiało być po prostu, tak? Więc. Dlatego ten boks, dlatego jestem tutaj, gdzie jestem, dlatego te sukcesy, no i tak by to wyglądało. No. A powiedz mi w takim razie, masz ogromne doświadczenie i jakie mógłbyś dać wskazówki do kogoś właśnie, być może do rodziców teraz, albo do młodego, który też może się garnąć, widzi, że chce się tym zajmować, co byś mu poradził? Na pewno ostatnio, około tygodnia temu prowadziłem takie, jakby powiedzieć, fajne seminarium niedawno i wiele jakby rzeczy mówiłem. Trzeba dużo mówić, wpajać gdzieś tam jakieś takie, może nie regułki, ale pewne rzeczy, które ja w każdym razie miałem, dlatego mnie to doprowadziło, gdzie mnie doprowadziło. No i rzeczy, które też doprowadziły mnie do tego, że osiągnąłem ten sukces, czyli można powiedzieć powtarzalność, czyli przychodziłem na trening i przez 3 miesiące robiłem jedno ćwiczenie. Oczywiście było jeszcze jakieś inne, ale przypuśćmy, to jedno ćwiczenie robiliśmy przez 45 minut. Więc uwierz mi, naprawdę można było za przeproszeniem żygać tym totalnie. Kiedy przychodziłem kolejny raz na trening, chodzi już minął miesiąc, znów drugi miesiąc i to samo. Potem znów to samo. Potem co innego. I mówię do trenera, kiedy ten sparing, kiedy sparing. No spokojnie, jeszcze się wysparujesz, jeszcze będziesz miał dosyć. No i do mnie po chyba bodajże 4 miesiącach na sparing z Sebastianem, z Krzeczem, kolegą starszym ode mnie, obił mnie. Wyszedłem taki, ma być rozdygotany, jak to młody człowiek, dobra, bo wchodzi do ringu, dostaje tak zwane lekkie lanie, no i dobra, zejdź, rozbij się i tak dalej, odpocznij sobie, tak. Pojawiłem się na drugi dzień na treningu, a ten mówi, tu uparciuchu,
Dobra, okej, dawaj. Zaczynamy, prawda? I tak jakoś, można powiedzieć, tak się już dokładnie przyspieszyło tempo, zobaczył trener u mnie tą, to coś, zdaje mi się, to coś i dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A powiedz mi, czy dzisiaj w boksie są duże pieniądze? Z jednej strony jest talent, właśnie to, co powiedziałeś, to jest wspaniała przygoda, a z drugiej strony, czy da się z tego dobrze żyć? Jak wejdziemy na pewien poziom, pewien level, jak to się mówi, tak? Wiadomo, że tych levelów jest kilkanaście. To można odnaleźć dobre pieniądze. Czy duże, czy 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i milion to są duże pieniądze? Chyba duże w miarę, prawda? Myślę, że dla wszystkich. Więc dokładnie, więc można powiedzieć, można odnaleźć. Oczywiście wybitności, takie jak Mayweather, jak Mike Tyson, jak to tam był George Foreman, Muhammad Ali, Ray Sugar Leonard, czy Duran, nie pamiętam imienia, tak, czy Oscar De La Hoya na przykład, no jeszcze tam parę było nazwisk, które naprawdę zarabiały olbrzymie pieniądze, to były dziesiątki milionów dolarów. Ale to mówię, to tylko jednostki. Gdzie porównam to do innej dyscypliny, gdzie można powiedzieć, to jest totalna skrajność, jakby można powiedzieć, nie wiadomo dlaczego. No ale dobre, niech zarabiają. Piłka nożna, tak? Gdzie miliony euro zarabiają, złoty, euro, dolarów. Nie wiadomo tak naprawdę za co. Ale tak ludzie, dokładnie, jak płacą, to się bierze, no, a nie się wyrzuca, więc... Chwała im za to, że odnaleźli, jakby można powiedzieć, niszę, jakby można powiedzieć, ludzi, no bo to ludzie nakręcają ten cały kołowrotek. Ludzi, którzy chcą płacić, którzy dają, więc niech płacą, no i tyle. Ale w Polsce też w boksie nie jest tak źle. No. Mamy tak, jakby można powiedzieć, nieraz dwie takie jakby rzeczy, tak? Czy za sumę 10, 20, 30 tysięcy złotych, na przykład jak boksujesz się, już na ten trochę wyższy poziom wchodzisz, ja mówię 10, 20, 30 tysięcy złotych, czy jesteś w stanie odłożyć, czy żyjesz na co dzień? Zależy jeszcze, czy dostajesz jakąś pomoc od sponsorów, jeśli tak, to jesteś w stanie to przeżyć jakoś, czy dostajesz jakieś stypendium tak zwane, tak zwana wypłata, mniejsza, większa. No i czy jeszcze jakieś potrafisz sobie ogarnąć, nie wiem, dietę jakąś, odżywki i wiele innych rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby funkcjonował ten organizm sportowca. Jeśli pewną rzecz nie jesteś w stanie zrobić, no to niestety pieniądze, które zrobiłeś na walce, przejesz tak naprawdę. Więc to tak wygląda. Ale jeśli masz, tak jak mówiłem, te pewne takie haczyki, tak? Tu sponsora, tu jakąś tak zwaną restaurację, która cię wesprze, jakąś reklamę, coś i tak dalej, gdzie zawsze uzbiera się jakiś grosz do grosza, to jesteś w stanie jakoś funkcjonować, może odłożyć, za dużo nie odłożysz, tak można powiedzieć, na coś, co cię zabezpieczy, ale przynajmniej jakiś taki, jakby to powiedzieć, kieszonkowe ci zostanie. Jasne. A powiedz mi, bo udzieliłeś też wywiadu, gdzie stwierdziłeś właśnie w twoim przypadku, że właśnie lekko wydałeś te zarobione pieniądze. Wiem, że pewnie już o tym nie za bardzo lubisz rozmawiać, ale mam takie pytanie z perspektywy czasu. Masz też duże doświadczenie. Jak teraz byś tym pokierował, bo były te ogromne pieniądze. Słyszałem, że miałeś na przykład zachciankę, że kupiłeś dwa motory, tak? W jednym roku. Miałeś coś jeszcze szalonego, co po prostu tak, no z jednej strony to rozumiem, no bo wiadomo, człowiek ma sukces, chce ten sukces świętować, nie? I jak to było u ciebie? Z takich szalonych rzeczy, które były, to nie mogę tak naprawdę powiedzieć, generalnie prawie o żadnych nie mogę powiedzieć, bo one odbiegały od jakiejkolwiek rzeczywistości. Jedynie co mogę powiedzieć, to jak zabrałem dwóch kolegów i pojechaliśmy, no to wiadomo o tej mojej tak zwanej aferze majorkowej, zabrałem moich dwóch kolegów, kupiłem bilety im lotnicze. Spędziliśmy dwa albo trzy szalone dni na Majorce. Jednego kolegę aresztowali prawie że. Jedną noc spaliśmy na plaży, drugą noc spaliśmy w hotelu. Albo przechodzenie przebyliśmy przez 3,5 miesiąca
przebudźmy non-stop wkupowanie to już można powiedzieć, wkupowanie się żonie a propos, prawda, że w łaski znów, bo się rozrabiało, więc 3,5 miesiąca mieszkałem poza domem u kolegi, kolega mnie przyjął, niedaleko od domu, no można powiedzieć 1,5 kilometra mieszkałem od swojego domu, ale przyjął mnie do siebie, jestem mu za to bardzo mega wdzięczny. Zaopiekował się mną, dał mi klucze od domu, dał mi dom, no, o tak można powiedzieć. Mówi, mieszkaj ile chcesz, tak? Więc 3,5 miesiąca mieszkałem. Było wesoło, śmiesznie. I te 3,5 miesiąca, uwierz mi, też mnie bardzo, bardzo dużo kosztowały. Okay, bardzo dużo mnie kosztowały. No a powiedz mi właśnie teraz z tej perspektywy, czy zrobiłbyś coś inaczej, czy jednak no, warto dla tych wspomnień, bo to co opowiadasz, no to ja bym chciał przeżyć takie sytuacje. Wiesz co, teraz mam taki, patrząc jakby z perspektywy, jakby można powiedzieć, jakby lustrzanego odbicia na teraz jakby moje życie, na kobietę, z którą żyję, na dziecko, które jest w moim życiu, na to, co mnie ma czekać. Na to wydaje, ale inaczej i bardziej przemyślanie wydaje, to uważam, że ten okres, jakby można powiedzieć, jest dużo, dużo bardziej mądrzejszy, bardziej dojrzalszy przeze mnie. No, wtedy narobiło się takich rzeczy z racji, nie wiem, no może trochę jakby głupoty też na pewno. Powiedz mi, czy przez ten czas no, byłeś i jesteś bardzo rozpoznawany, czy przez ten czas próbowałeś jakiś sił w biznesie? Znaczy ja może aż tak bardzo się nie będę jakby rozwijał w tym kontekście, ale przed nim tu usiedliśmy, powiedziałem ci, że kiedyś próbowałem współpracować z firmą Konspol. Ze świętej pamięci Wiesia Pazgana, świeć Pani nad jego duszą. No i oczywiście świętej pamięci Kazimierza Pazgana, świeć Pani też nad jego duszą. Dwoje wspaniałych ludzi, niestety już nie żyjących. No i próbowałem coś, jakby można powiedzieć, z firmą Konspo, ale niestety pracownicy, którzy byli, to nie chcę, no nie chcę tutaj brzydko się wyrażać przed kamerami i mówić o ludziach, ale to nie byli ludzie, którzy byli godni, jakby można powiedzieć, zaufania, podania ręki nawet. Oszuści, kłamcy, nielojalni, jakby można powiedzieć, do szefa i zdaje mi się, że też chyba do samego siebie. A możesz zdradzić, co to miał być za jakiś produkt? Jakiś? To były, jakby można powiedzieć, komponenty przyprawy do produkcji wędlin. Prawda? Różnego rodzaju. Więc mieliśmy bardzo dobrych ludzi, od których to braliśmy, gdzie chcieliśmy im można powiedzieć, sprzedać. Ale niestety ciągle coś tam podkładali świnie, robili nam nieprzyjemne rzeczy. Zachowali się naprawdę gorzej niż zwierzęta, tak bym powiedział. A teraz czas na pytanie. Ile walk stoczył Diablo Włodarczyk i która z tych walk była dla Ciebie najbardziej interesująca i dlaczego? Przez lata naprawdę miałem kontakt z Wiesiem Pazganem, no nie wiem, znaliśmy się ponad 10 lat. Czyli do Sącza też przyjeżdżałeś, tak? Przyjeżdżałem wielokroć, ale tylko jeśli przyjeżdżałem, to przyjeżdżałem do rodziny Pazganów. Bo była to wspaniała, jest wspaniałą rodziną. Zostały mi znajomości, tak, Wiesia Pazgana żona Małgorzata jest wspaniałą kobietą, o Jezu, ile ona ma cierpliwości, to powiem ci, nikt tyle nie ma cierpliwości chyba co pani Małgorzata. No i ludzie, którzy tam byli, tak, jakby można powiedzieć, tak zwani, którzy z nami gdzieś tam przebywali, jeździli. Pamiętam niepamiętny wyjazd na walkę, kiedy pojechaliśmy, oczywiście Wiesiu przyjechał do Warszawy. Ja pożyczyłem samochód, co boksował Przemek Saleta z Andrzejem Gołotą. Pamiętam, zabraliśmy się z Warszawy kombiakiem, bo mieliśmy jeszcze bagaże i tak dalej. Pojechaliśmy, prawda, chłopaki dojechali, Boże drogi, chyba z 10 albo 12 pokoi wynajętych. Czy ty w ogóle myślisz też, czy chciałbyś jeszcze w przyszłości mieć właśnie jakiś biznes? Być może właśnie jakieś treningi, szkolenia, być jakimś trenerem? Czy masz jakiś mój biznes pewnie będzie opierał się jakby w sferze sportu. No. Tak, widzimy, obserwujemy, śledzisz, patrzysz. Będzie to biznes w świecie sportu na pewno. Na pewno będzie to jakaś fajna szkółka. Na pewno to będą fajni ludzie w tej, jakby można powiedzieć, na tej sali będą. Szkółka, do której ludzie na pewno będą przychodzić z zainteresowaniem, z miłością, z chęcią potrenowania, z chęcią
pogadania, z chęcią spędzenia czasu na tej sali, bo to będzie sala naprawdę zaje fajna. To ja mojego syna wysyłam, także możesz jednego. Nie, dziękuję bardzo. I myślę, że te walory na pewno będzie spełniać. Gdzie i kiedy? No nie wiem, no poboksuję jeszcze rok, dwa, trzy może. Chociaż, jeśli patrzymy na kolegów, którzy boksują, to Filet Arslan, 49 lat i boksuje. Więc nie wiem, o co chodzi. No ja mam 39, można powiedzieć, rocznikowo. Czy jak długo będę jeszcze boksował, czy rok, dwa, trzy, cztery, czy pięć, dokładnie, czy dziesięć, tego nie wiem, dopóki na pewno starczy mi sił i dopóki jakby zdrowie pozwoli, tak, można powiedzieć, kontuzje nie poszerzą się, chociaż są dosyć spore, kontuzje jeśli chodzi o łokcie, kolana trochę, ten sport daje, no niestety, tak, ciągle jakby można powiedzieć, pracujemy na nogach i rękoma, tak, więc praca jest niesamowicie duża, ale no zobaczymy, czas pokaże. A powiedz mi, masz trójkę dzieci, co byś im powiedział, gdyby pokochały boks tak jak ty i chciały się tym zająć zawodowo w przyszłości? Z tego co obserwuję, to tak, mój syn do sportu zawodowego nie, rekreacja tak. Więc tutaj już sprawę mam wyjaśnioną. Jeśli chodzi o moją córkę, czyli długie dziecko, duże ambicje sportowe widzę. Jeszcze jako dziecko, ona ma dopiero 6 lat, jako dziecko jeszcze nie można za bardzo powiedzieć, jaka dyscyplina sportu, ale rwie się naprawdę jak, nie wiem, jak dynamit do wypalenia, wiesz, zapalasz ląd i leci szybko, tak, więc ona jest, można powiedzieć, takim dynamitem. Przychodzi do moich rodziców, spędza czas, to naprawdę mój tata widzi a propos pewien, jakby można powiedzieć... No w tobie od razu gdzieś tam, tak, absolutnie tak. I pewne jakby ci życzenia. Ciągle mi też, jakby można powiedzieć, jako dziecko też mnie nakręcał, tak, choć... Nie mówię, że nie potrafię, ale choć zrobimy na przykład pompki, ja cię będę trzymał za nogi, a tu pompki, ile zrobisz pompek, prawda? I zapisywaliśmy na przykład, tak? Ona na przykład teraz, moja córka, Zuzia, rodzice mają, tak schody mają, na pierwsze piętro. Tata ją złapał za nogi, można powiedzieć, w formie jakby taczki na rękach, weszła na pierwsze piętro i zeszła z tego pierwsze piętro. Więc moim zdaniem widać, że chce, że jest no może ambitne, to jeszcze jakby za mocno powiedziane. Ale widać, że ciągotka do sportu jest. Więc tu będziemy szli w tym kierunku, jakby można powiedzieć, sportu. No zobaczymy, jak to tam się będzie jakby rozwijać dalej. Bo jeszcze mamy pytanie od widzów. Jak wygląda taki twój dzień, w sensie o tym, jakie ty bierzesz odżywki, suplementy, jak sportowiec właśnie, żeby trzymać taką formę? Jak na przykład jestem w treningach, no to wiadomo, że mam o dietę, staram się jeść dobrze po prostu, ciężko wymówić, ale dobrze to znaczy co? Zdrowo. Zdrowo to znaczy nie żadne fast foody, nie żadne smażone, nie żadne, jakby można powiedzieć, no dobra, steki i tak dalej, są niby zdrowe, niby dobre, niby, ale nie do końca, tak? Zdrowo, czyli jakby można powiedzieć, jeśli chodzi o mięso, to staram się jeść. Mięso indycze, kolegę mam, który też się zajmuje, którym jakby można powiedzieć, dosyć mocno zaopatrzył jakby w te mięso indycze. Więc mięso indycze, ryż, kasza, makarony, od czasu do czasu te ziemniaki, bo te są zdrowe, można powiedzieć, no i warzywa, tak? Brokuły, nie wiem, pomidory, papryka, strączkowe rzeczy, tak, różnego rodzaju. Oczywiście nie ładuję sobie czubaty talerz, tylko bym powiedzieć odpowiednio, żeby się jakby najeść, zasycić ten głód, a nie najadać się, żeby ten brzuch, jakby można powiedzieć, nie, dokładnie nie rósł, nie wydało mi tego brzucha, tak? Więc jakby i za kolejne, przypuśćmy, 3,5 godziny kolejny posiłek, tak? Więc tego typu rzeczy. A dlatego odżywki jakieś typu, wiesz, witaminy i to wszystko jest teraz moda na to? Aminokwasy, witaminy białkowe też nieraz, żeby jak mam bardzo intensywny trening na przykład,
to żeby tego mięśnia jakby też nie spalić, no to wiadomo, że też jakieś białkowe, tak? No, jest tego jakby... Cała rozpiska, tak? Dokładnie, absolutnie tak. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę podejść nawet na ulicy, zaczepić, zaprowadzę do sklepu i powiem mniej więcej, co trzeba, albo pokieruję do osoby, która na pewno dobrze doradzi. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Ja to powtarzam, jakby można powiedzieć, młodzieży. Pomyślcie, kim chcecie być i po prostu to róbcie. Kim w życiu chcecie być i po prostu to róbcie. Ja chciałem być w życiu sportowcem, znany przez was, przez ciebie, przez tamtych ludzi, którzy tam nas obsługują, goszczą, którzy wcześniej dzisiaj przyszli też do pracy, przez wielu innych, żeby być dzisiaj tutaj, gdzie jestem. I to się jakby, można powiedzieć, wydarzyło, tak? Ale to tylko zależało od samego mnie. Więc zależy od was, kim w życiu chcecie być i co chcecie robić. I to róbcie po prostu.